Witam wszystkich, tu Gamers Den i dzisiaj gramy sobie w coś nowego. Znaczy, sama gierka już może nie jest taka nowa, ale nowa na moim kanale na pewno. Zagramy sobie w Phoenix Pointa, przynajmniej spróbujemy kilka odcinków poprzechodzić kampanię. Phoenix Point to jest gierka twórców pierwszego UFO Enemy Unknown. Jeśli coś kojarzycie taką gierkę, jeszcze starą, nie to nowe UFO, które tam parę lat temu wyszło, tylko stare UFO Enemy Unknown, jeszcze z lat 90., to taką gierkę właśnie jest mniej więcej Phoenix Point. Znaczy, też walczymy z obcymi, walki takie w trybie taktycznym, turowym. Z tym, że oczywiście jest to już troszkę poprawione wszystko technologicznie i tak dalej. I tym razem nie mamy inwazji z kosmosu, a mamy inwazję wirusa, więc coś jest w sumie na rzeczy na dzisiejszy czas. Jest wirus, który powoduje, że ludzie dostają pierdolca, wchodzą masowo na przykład do morza, a potem z tego morza wyłażą takie zmutowane ludzie i to już są kolesie, z którymi my musimy walczyć. Cała sprawa jest o tyle fajniejsza od UFO, że tutaj oprócz swojej bazy możemy jeszcze współpracować z trzema różnymi frakcjami, które nawzajem się nie za bardzo lubią, więc zawsze możemy włazić jednym w dupę, a z drugimi będziemy mieć kosę i tak dalej. No raczej nie opłaca się tutaj generalnie robić tak, żeby wszyscy byli z nas zadowoleni. Ale to do wszystkiego dojdziemy. Zaczniemy sobie nową grę, z tym, że nie będziemy już może robić tutoriala. No i suru. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Polska wersja jest, jak widzicie, więc łatwo można sobie zacząć grać, nawet nie znając angielskiego. Dobra, się ładuje, się załadowało. The Phoenix Project was founded on October 24, 1945. The second war to end all wars was over, but there were those who understood that we could no longer afford to think in terms of nations and empires. For a time, the Phoenix Project successfully navigated the political conflicts of its era. That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. We had bases in 24 countries. Even the heavens were not off limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN. Stripped of resources and scattered to the winds, we were reduced to a secret, a memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defense. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, alien, we should have been ready to fight, but we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions arose. New Jericho, trying to restore order and purity. Sinedrin, hoping to build a world without hierarchies. And the Disciples of Anu, a new syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. At war with the world, and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning, and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. It's time to rise from the ashes. No, to macie nakreśloną mniej więcej sytuację. Widok, jak zwykle, mapy mamy taki jak i w UFO, jednym i drugim. Czyli generalnie śmigamy sobie po całej kuli ziemskiej, z tym, że jest taka sytuacja, że tak, tu mamy naszą bazę, Phoenix Point. Baza nie jest aż tak bardzo rozbudowana jak w UFO, natomiast dużą część rzeczy będziemy robić na takich specjalnych punktach na mapie, właśnie z tymi znakami zapytania, które możemy sobie badać i tam są różne wydarzenia i tak dalej. Możemy też znaleźć tam jakieś obozy tych trzech frakcji, o których była mowa w intro. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Najpierw zaczniemy od badań. Oczywiście badania się prowadzi tak samo jak w UFO. Z tym, że w UFO, żeby przyspieszyć badania, trzeba było zatrudniać naukowców po prostu.
A tutaj trzeba po prostu budować więcej laboratoriów badawczych, żeby przyspieszyć badania, więc to jest ta różnica. I to musimy jak najszybciej zrobić, więc jeśli mnie teraz stać, to od razu myknę coś takiego jak laboratorium badawcze, ale mnie nie stać. Mamy takie zasoby właśnie tutaj, jakby, czyli mamy technologię, mamy materiały i mamy żywność. Żywność, wiadomo, zżerają nam nasi ludzie, których mamy, żołnierze, także mam ich teraz chyba 5, tak? Tak, mam ich 5, więc żerają 5 żarcia dziennie. Materiały, no to jest, się przydaje do produkcji wszystkich rzeczy, tak samo technologia, z tym, że technologię jest dużo trudniej pozyskać niż materiały, więc na technologię trzeba zwracać uwagę dość mocno. No i dobra, tu mamy naszych żołnierzy, tak wyglądają i teraz właśnie fajne jest też w tej grze to, że każda z tych frakcji ma swoje uzbrojenie, począwszy od kostiumów, chciałem powiedzieć, zbroi, pancerzy, do ostatniego pistolecika i karabinu maszynowego. Wszystko jest inne, troszkę inne mają właściwości, troszkę jedne są mocniejsze, drugie silniejsze i tak dalej. Oczywiście to wszystko potem można upgrade'ować w trakcie badań i tak dalej. Jak tu się pojawia coś takiego, to znaczy, że jest coś nie tak. A, przedmioty gotowe do użycia. Każdy z żołnierzy ma coś takiego, że ma ekwipunek, który może nieść gdzieś tam w plecaku, powiedzmy na ciele. No i ma też ekwipunek, który ma w takich slotach szybkiego użycia, gdzieś pod ręką. Jeśli chcecie coś użyć z tego plecaka, to trzeba zużyć na to punkty akcji. Natomiast jeśli chcecie coś zużyć z tych gotowych do użycia, no to nie trzeba na to zużywać punktów akcji. Dlatego w tych gotowych do użycia na przykład daje się magazynki, żeby mogli sobie przeładowywać broń bez problemu, bez zużywania punktów akcji. Więc teraz sobie im wszystkim damy po magazynku do odpowiedniej broni, którą mają. Ten ma taki karabin szturmowy, który się nazywa Ares, więc damy mu magazynek do Aresa. Ten jest też. No są generalnie trzy klasy postaci, czyli jest szturmowiec, jest snajper i jest taki ciężki koleś, tank taki. Nie wiem, jak on się tu fachowo nazywa, zaraz do tego dojdziemy, bo następny jest on. O, właśnie. To jest ciężko zbrojny, się nazywa fachowo. Więc damy mu, a niech ma granat i niech ma amunicję do tego swojego działa. Jeszcze oprócz tego mamy 6 apteczek, więc każdemu na ciało damy apteczkę. Apteczki się bardzo przydają, więc w porządku. Będzie. Dobra, mamy wszystkich. Także personel mamy rozdysponowany i teraz te badania. Mamy na razie jedno badanie dostępne, analizę atmosferyczną, które będzie trwało 13 godzin. Wstawiamy do kolejki, mamy z głowy i teraz możemy sobie polecieć w nieznane miejsce. Cały ten nasz personel jest zapakowany na Manticore, czyli ten nasz samolocik. No i lecimy z koksem. Fru. Badamy. Jep. No i mamy Bastion Synedrionu, czyli ich takie miasto. Sytuacja w bastionie Peterlu, znajdującym się pod kontrolą Synedrionu, jest napięta. Jak zeznał jeden z obywateli bastionu, ktoś zorientował się, że tak otwarte i demokratyczne społeczeństwo łatwo zinfiltrować i okraść. Złodzieje udali, że chcą do nas dołączyć, po czym ukradli nam wyniki kluczowych badań dla innej frakcji, jak sądzę. Obywatel Weston. Ukradli, owszem, ale nie uciekli daleko. Nadal są na terenie bastionu. Sami jednak widzicie, że to ciężka sprawa. Udawali naszych przyjaciół, od wielu miesięcy mieszkali w bastionie Peterlu, a to wszystko dla zysku. Cóż, ciężko się wyzbyć starych nawyków. Możemy pomóc Synedrionowi rozwiązać ten problem. Powstrzymaj grupę złodziei, którzy ukradli wyniki kluczowych badań. Czyli będziemy mieć walkę pierwszą misję, niestety nie z Pandoranami, tylko ze zwykłymi ludźmi z Synedrionu, ale za to jest szansa na to, że znajdziemy tam jakąś broń może, albo coś takiego, co będziemy mogli sobie potem przywłaszczyć lekko. Działa tutaj też tak zwana inżynieria wsteczna, czyli jeśli znajdziecie broń, której nie wymyśliliście jeszcze, to możecie od razu zacząć badania nad nią. Czasami na przykład jeśli chodzi o pancerze, to musicie mieć 2 sztuki takiego pancerza, żeby zacząć nad nim badanie. Przy niektórych broniach wystarczy, że macie 1 sztukę i możecie już zaczynać. Dobra, wysyłamy oddział.
Jeśli zaczniecie sobie od tutoriala, to będziecie mieli taki pojazd od razu jeszcze. Pojazd jest o tyle przerąbany, że zajmuje chyba 3 miejsca w samolocie, więc zamiast pojazdu musicie za pojazd musicie zrezygnować z 3 żołnierzy. Na razie i tak mamy 5, a 6 się mieści w pojeździe, więc generalnie możemy jeszcze jednego sobie spokojnie zrekrutować do naszej misji. Dobra, no i standardowe posunięcia, tak jak w najnowszym UFO, czyli mamy punkty akcji, każdy ma 4 punkty akcji. I teraz od prędkości danego kolesia zależy, ile może się poruszyć za każdy punkt akcji, prawda? I teraz jeśli macie wybraną broń, tak jak ja mam teraz, i ruszacie się w obręb tego niebieskiego zasięgu, no to w tym zasięgu będziecie mogli jeszcze po ruchu strzelić. Natomiast jeśli się poruszacie w żółty zasięg, no to tam już strzał będzie niewykonalny, bo strzał z tej broni kosztuje ile? 2 punkty akcji, dokładnie. A każdy taki jedno pole takiego zasięgu to jest 1 punkt akcji, który musicie pokonać. Czyli tutaj dotąd pokonacie 2, pozbędziecie się 2 punktów akcji, zostają 2, więc możecie strzelić. A tu już będziecie musieli zużyć 3 punkty akcji, więc generalnie już wam akcja na strzał nie zostanie. Fajne jest to w tej grze jeszcze, że możecie jeszcze robić coś takiego, że po strzale strzał nie kończy waszej tury. Więc bardzo często da się zrobić coś takiego, że na przykład wychylacie się zza jakiejś zasłony, strzelacie do kogoś, bo macie lepszy widok wtedy, a potem się chowacie z powrotem. Jest to do zrobienia w tej grze generalnie. Nie tak jak w UFO, gdzie strzał był końcem tury i już nic więcej się nie dało zrobić. Dobra, to co, schowamy się gdzieś za zasłonkę, no i zobaczymy. Możecie oczywiście robić coś takiego jak obserwacja. Czyli generalnie gościu ma wtedy taki stożek, pole widzenia. Jeśli ktoś wejdzie w ten stożek z wrogów, nie z obcych, tylko z wrogów w tym przypadku, no to oczywiście gościu wtedy do niego zacznie strzelać. Z tym, że tak, wiadomo jest, że możecie ten stożek sobie rozszerzyć bardzo daleko, tam do zasięgu broni generalnie, ale im dalej ten stożek będzie obejmował, tym mniejsza szansa, że chłop trafi akurat nie w przebiegającego tak daleko kolesia. Więc, no i musicie wziąć też pod uwagę, że na przykład wszystkie przeszkody terenowe, jak ten słupek tu na przykład, zasłaniają kościa, więc tu widać zresztą taki cień jest jakby, nie? Jeśli będzie się poruszał w tym cieniu, no to ten chłop go nie będzie widział i tak czy siak, mimo że będzie w środku tego stożka jakby, to do niego nie strzeli. Dobra, powiedzmy, że obrócimy tym kolesiem w tą stronę, niech sobie tam patrzy. Tu mamy drugiego szturmowca, no to go ustawimy tu i niech patrzy sobie w tą stronę. Tu mamy ciężko zbrojnego, on jak można się było spodziewać, ma bardzo mało punktów ruchu i dużo kosztuje strzał z tego, 3 punkty akcji kosztuje strzał z tego dziadostwa, więc tak naprawdę może się tylko troszkę poruszyć i żeby mógł strzelić dalej. Jeśli chcecie zrobić obserwację, to wiadomo, że ona kosztuje tyle samo co strzał, tak naprawdę, więc musicie mieć tyle samo punktów akcji zaoszczędzonych na obserwację. Potem są takie perki, które tą obserwację, na przykład koszt obserwacji zmniejszają o 1 albo coś takiego. Dobra, tu mamy następnego szturmowca, lecimy z nim tu. Zakładam, że tutaj nikogo nie ma, nie? Ale mogę się zdziwić, ciężko. Dobra, to niech on patrzy może w tą stronę, mimo wszystko. No i tutaj mamy snajpera. Snajper ma podobną sytuację jak ciężko zbrojny, znaczy 3 punkty akcji kosztuje strzał z broni, więc jeśli chcemy go przesunąć i strzelić, no to jest bardzo małe pole manewru. Natomiast jak już go ustawimy w jakimś dobrym miejscu, to on może pruć stamtąd całkiem znośnie. Dobra, na razie go ustawimy tu, już niestety obserwacji mu nie będziemy mogli wrzucić, bo koniec punktów akcji. Potwierdzamy, koniec tury, teraz oni się ruszają. No i mamy wykrytego wroga, pierwszego. Oni oczywiście nas też zobaczyli, więc już teraz będą się tutaj skupiać na nas. O, ktoś wlazł w pole ostrzału. Ważne jest, że jest coś takiego jak friendly fire, czyli jeśli sobie ustawicie obserwację, a w tym stożku obserwacji będzie drugi wasz koleś, to jest szansa, że może oberwać niechcący.
No to teraz możemy wykorzystać naszego snajpera. On ma dwóch snajperów właśnie, a oni niestety prują dość mocno, więc fajnie by ich było się pozbyć. Nie wiem, czy się to uda zrobić jednym strzałem. O, i co jest fajne w tej grze? Że nie jest tak jak w UFO, że macie procentową szansę trafienia, tylko jest coś takiego, że każdy pocisk ma, jest symulowana jego balistyka fizycznie. Więc możecie sobie po prostu teraz na przykład zrobić coś takiego jak celowanie swobodne, to kółkiem myszy na przykład można też zrobić szybciej. I możecie sobie przybliżać, oddalać widok i teraz możecie sobie wybrać, w którą część ciała jego trafiacie. I teraz to, co jest w tym mniejszym kółku, to jest praktycznie pewne trafienie, a to, co jest w tym większym kółku, no to może trafić tam, a może nie trafić. Generalnie będzie strzelał, zawsze będzie strzelał w to, w obrębie tego dużego kółka. Także w tym momencie, jakbyśmy chcieli go trafić w głowę, no to powiedzmy, że większość tego dużego kółka stanowi jego głowa, więc jest duża szansa, że trafi. Ale nie jest to na 100% pewne. No to co? Padujemy. Puf. No i nie trafi. Next time you're mine. No, nie wiadomo, czy będzie jakiś next time jeszcze. Dobra. Gdzie ty widzisz tego drugiego snajpera? Sami snajperzy. Ale oni nie mają snajperek, to są jakieś cienkie snajpery. Mają klasę snajper, ale chyba z pistoletami chodzą, także nie jest tak może do końca źle. Ustawimy się tu i wrzucimy sobie obserwację, gdyby chciał tu wyleźć. Tym musimy na pewno gdzieś... O, i pokazuję wam jeszcze te takie linie niebieskie, które odchodzą od punktów, w których chce się ruszyć. To pokazuje nam, że w tym miejscu, jeśli się ruszy, to będzie miał w polu widzenia dwóch kolesi wrogów, jednego tego i jednego tam. Także bardzo dobrze, to spróbujemy do niego strzelić. No, tutaj już nic nie widzę, niestety, z tego widoku, więc damy mu normalne strzelanie. Jednym pociskiem dostał, ale większość poszła w osłonę, więc nie za ciekawie. Tym gościem niestety nie zdążymy strzelić raczej, więc podbiegnę jak się da najbliżej. On ma najmocniejszy pancerz ze wszystkich, więc jeśli by w niego akurat nie zaczęli strzelać, to bym się nie pogniewał. No i tym gościem spróbujemy... Jeśli się tu ustawię, to będę wystawiony na strzał od tego kolesia. Jeśli się tu ustawię, to będę na tamtego kolesia wystawiony z kolei. No ale zaryzykujemy, tu jest dość daleko, więc może do niego nie będzie strzelał. No i spróbujemy w niego trafić, póki się jeszcze nie schował za osłoną. Widzicie, ten gościu przez to, że nie jest snajperem, pamiętajcie też, że oni są wszyscy na pierwszym levelu teraz, więc też nie mają jakiejś celności super. Ale przez to, że ten nie jest snajperem, tylko ma zwykłą szturmówkę, a gościu jest dość daleko, no to widzicie, to kółko jego celności już jest zdecydowanie większe. Więc teraz trafiamy se w tułów i na duże trafie. No ładnie mu poszło nawet. Jeszcze oczywiście są efekty krwawienia, takie tam różne trucizna, krwawienie, zarażenie wirusem, które potem co turę na przykład jeszcze odbierają punkty życia takiemu na przykład zatrutemu przeciwnikowi. No, z pistoletu na taką odległość to już nie jest tak łatwo trafić, nawet jak jest snajperem, ale se trafił. 30 obrażeń. Także całkiem dobrze se trafił nawet. Ten gdzieś wylazł na górę. Damy mu radę. Ale się uwzięli na babeczkę. Znowu 30 obrażeń. To chyba są maksymalne od pistoletu. No i teraz już nie trafił. Na szczęście wylazł za zasłony. I jeszcze raz synka. No pistolet właśnie ma bardzo tani strzał, więc można strzelać i strzelać nim. Chyba za jeden jest ten strzał, z tego wniosek. Dobra, czy tym gościem jestem w stanie kogoś zabić dzisiaj? Chyba nie. Z tym gościem po prostu sobie zrobimy tak. Teraz przejdźmy do snajpera, może mu się uda dokończyć dzieła. To już w klatę wystarczy, żeby trafić. Okej. Jeden poległ. Tu już musimy zakończyć turę. No, czy widzicie, możemy się jeszcze przemieścić gdzieś snajperem, bo mu został jeden punkt akcji, ale w sumie niech tu siedzi za osłoną. No i teraz tym typem
Przejdźmy sobie tu, żeby wyleźć za tej zasłony, która nas trochę blokuje. No i może się teraz uda w gościa trafić. Ale widzicie, teraz chłopek jest bardzo malutki, a koło naszej celności jest mega wielkie, więc jest marna szansa, żeby w coś tam trafić. Ale jednak nie trafi, bo tam seria jest. Kilka tych naboi strzela, także którymś trafił w końcu. Nie najgorzej. O, ten nasz Mechas też ma teraz strzał. On to już w ogóle ma celność tak dramatyczną, że szkoda słów. Ale spróbujemy. O, dostał. On też strzela serią. To zależy jaką ma broń, ale akurat nie to się nazywa jak. Armata automatyczna. Ma serię po 3 strzały. Potem są jeszcze takie minigany jakby. Wyrzutnie granatów, rakiet. Cuda w ogóle. Dobra, no i tym strzelamy. Tak samo w gościa strzelamy. Może mu się uda coś bardziej go trafić. No, połowę energii żeśmy mu zużyli. 2 punkty akcji kosztuje strzał z tej broni. Dlatego mając 4 punkty akcji, nie ruszając się z miejsca w ogóle, możemy strzelić 2 razy. Więc strzelimy jeszcze raz. Jest, gościu tam jest ogłuszony, więc ma troszkę mniejszą celność i mniej punktów akcji. Przez to. Także bardzo dobrze. A i tu nas oblas od Tylasa. Trzeba się tam będzie do niego przejść. Ło, ten ma krwawienie. Widzicie, krwawienie na 10 oznacza, że co turę będzie dostawał 10 damage jeszcze od krwawienia. I krwawienie co turę będzie się zmniejszało o 1. Znaczy w tym momencie na tyle życia co on ma, to chyba by go to krwawienie zabiło. O, ten dostał 20 obrażeń też ładnie. Niestety też nas oblas ze strony, z której nie jesteśmy schowani za niczym. Ale damy mu radę. Przede wszystkim trzeba wyleczyć tego co jest, co krwawi, więc weźmiemy mu do plecaka. Zamienimy mu na chwilę granat z apteczką. Weźmiemy sobie apteczkę i użyjemy tej apteczki za 2 punkty akcji. On już nic więcej nie zrobi, ale uleczy sobie krwawienie i przy okazji trochę punktów życia. Strzelić już nie strzeli, ani żadnej obserwacji też nie zrobi. Trudno. Teraz tym. Można by było zaryzykować podbiec tutaj i zobaczyć, czy go trafimy. A spróbujmy. Gościu ma full healtha, więc może się uda. O, widzicie, jak jest tak blisko, to gościu zdecydowanie lepiej trafia, nie? No to co, walnijmy mu w... No w ramię. Dobra, ma krwawienie i ma uszkodzone ramię. Jeśli by na przykład miał broń dwuręczną, tak jak snajperka, i mu uszkodzimy ramię, to wtedy nie może z niej korzystać w ogóle, więc to go eliminuje jakby z gry. Dobra, stańmy sobie tutaj, żeby mieć zasłonę od tego gościa, co jest tam, i spróbujemy dobić tamtego frajera. Miejmy nadzieję, że się to uda, bo jak nie, to będziemy wystawieni na strzał. No ma 10 punktów krwawienia, więc jak tylko jego tura się zacznie, to umrze. Wykrwawi się po prostu, więc tego mamy już z głowy. Ten z armatą. W kogo ty możesz strzelać? W tamtego już nie chcę. W tego... A spróbujmy podejść jeszcze kawałek bliżej. I teraz w niego strzelić z armaty. No nie wiem, czy to coś wdało. Porozpieprzał parę rzeczy po drodze. A on rzeczywiście musi być dość blisko przeciwników, żeby być w miarę efektywny. Teraz mamy tego, który się już wykrwawia, i tego na dachu. Czy jestem w stanie zastrzelić tego na dachu? To jest nasz snajper, więc ma dość dobrą celność. Spróbujemy. Głowa. Dostał w czoło. No i dobra, i mamy jeszcze punkty ruchu, więc od razu się tu schowam za zasłoną, żeby mnie tamten nie mógł tak łatwo kropnąć. Ten umarł, wykrwawił się i został nam chyba tylko ten jeden już. Minus 2 punkty woli ma, bo mu umarł kolega. Jak mu się wola tam spadnie do jakiegoś poziomu, to dostaje paniki. I wtedy nic po prostu nie robi w ciągu tury, tylko gdzieś tam ucieka. Dobra, no i znowu moglibyśmy zrobić taki manewr. No, spróbujmy, tu będzie jeszcze bliżej w sumie.
W główkę mu od razu możemy. Centralnie się mieści w celowniku głowa. Trochę poszło w pancerz. Okej. Czy jest ktoś w zasięgu, żeby móc go dokończyć? Chyba nie ma. Także ten chłop tu trochę naobrywa teraz. Miejmy nadzieję, że przeżyje. My sobie podbiegniemy tu drugim. No jest widoczny, ale niestety mamy za mało punktów akcji, żeby cokolwiek zrobić. Więc kończymy. Tym też sobie podejdziemy. Jak już są, to niech się do czegoś przydadzą. Okej. No a snajper tak na zasadzie, gdyby chłop wyszedł nagle, postanowił uciec z tamtego miejsca, to obstawimy tutaj wyjście snajperem. No nie, strzela do mnie z pistoletu, a może strzelić z niego 4 razy, więc troszkę to będzie bolało. Gdybyśmy mieli shotguna takiego, to wtedy byśmy go prawdopodobnie rozkwasili, ale strzelił 4 razy, ten ma 10 krwawienia, ale teraz po prostu już go dojedziemy. Dobra, to był chyba ostatni, więc już nie muszę się przejmować tymi krwawieniami. Oni się wyleczą po misji. Trochę to tam będzie trwało, ale się wyleczą, nie będzie źle. I mamy 2 awanse, także jest całkiem spoko. Jednego rannego. Nie najgorzej, jak na pierwszą misję. No to jest chyba broń Synedrionu, właśnie takie energetyczne dziadostwa. Przeklęta ziemia. My name is Athena, and I'd like to thank you on behalf of Synedrion as a whole. Tak. Ludzie z zewnątrz często uważają Synedrion za zgraję naiwnych, bezradnych osób żyjących w bańce. Wiem, że sprawiamy takie wrażenie, ale prawdę mówiąc bardziej przypominamy beczkę prochu. Tworzenie demokratycznego społeczeństwa pozbawionego hierarchii to nie lada wyzwanie. Nie da się obejść bez kłótni. Terraformerzy mówią swoje, ugrupowanie polifoniczne swoje. Zaraz, przecież się z Mikołajem, Staś wszystkich uspokaja, wszystkie bastiony mają swoje priorytety, a tu jeszcze coś takiego. Nie ukrywam naszych wad, bo sądzę, iż to wszystko o dziwo działa. Stworzyliśmy coś niezwykłego, biorąc pod uwagę naszą przeszłość. Projekt Phoenix mógłby nam pomóc odmienić tę przeklętą planetę. Przemyślcie to, mamy wiele wspólnego. Oto wasza zapłata. Uważamy, że ciężką pracę należy wynagradzać. No to dziękuję bardzo. No i mamy nastawienie do frakcji Synedrion plus 2 i dostaliśmy 150 technologii, także całkiem spoko. I teraz myślę, że już możemy sobie właśnie w bazie budować to laboratorium, dokładnie, bo mamy już na tyle technologii, więc zacznę już tą budowę, bo ona trwa 4 dni. Tych badań tam na początku jest sporo, więc będzie dobrze. Wracamy do bazy, bo nasi żołnierze leczą się tylko w bazie. Tam mamy ambulatorium, więc jedziemy do bazy, żeby się zaczęli leczyć. Do tego oprócz te niebieskie paski to jest ich poziom zdrowia. Czyli ten się musi dość mocno wyleczyć. Natomiast te białe to jest poziom zmęczenia. Nie możecie też tyrać nimi non-stop i jeździć z misji na misję, bo się zmęczą. Także oni muszą też odpoczywać i do odpoczywania potrzebują oczywiście kwater, więc w bazie musicie mieć odpowiednią ilość kwater do żołnierzy, żeby było dobrze. Ok, teraz mamy tak, mamy 2 awanse, więc sobie zrobimy awanse jeszcze. I tak, na pierwszym poziomie widzicie, macie podstawowe szkolenie, czyli po prostu gościu dostaje klasę postaci jakby. Na drugim poziomie możecie sobie wybrać jakieś tam zdolności dodatkowe, na trzecim to samo, a na czwartym możecie wybrać dodatkową klasę, co spowoduje, że będziecie mogli jeszcze dodać sobie do tego zdolności tej klasy z poprzednich etapów i następnych etapów. Więc można sobie kombinować tymi klasami. To jest fajne. My sobie weźmiemy oczywiście, no biegłość do pistoletów to chyba nie będzie nam konieczna, natomiast sprint jest fajny. Sprint daje nam coś takiego, że możemy za jeden punkt akcji przemieścić się o połowę zasięgu ruchu, czyli i można tego użyć 2 razy na turę, czyli macie tak jakby
Ale jest jeden punkt akcji użycia. No generalnie możecie dalej sobie trochę podejść za tą samą ilość. Tu chyba jest coś takiego, że punkty akcji 1 to chyba oznacza, że musicie mieć przynajmniej jeden punkt akcji, ale on chyba nie zużywa punktów akcji na to właśnie, tylko punkty woli. Dlatego możecie to użyć dwa razy, a potem się jeszcze ruszyć. Znaczy jeden punkt chyba zużyje, ale nie dwa. Dobra. W każdym bądź razie to nam pozwala powiększyć sobie zasięg ruchu jeszcze dodatkowo, tylko za punkty woli. Punkty woli działają tu trochę tak jak mana do zużywania specjalnych zdolności. I wiadome jest też, że jak wam te punkty woli spadną za bardzo, to raz, że będzie łatwiej przejąć nad wami kontrolę nad waszym umysłem, jeśli już dojdziecie do takich jednostek. A drugi raz, że po prostu łatwiej wpaść w panikę wtedy takiemu żołnierzowi, więc jest taka dodatkowa akcja, potem oprócz ruchu strzelania można jeszcze nic nie robić, po prostu się schować i on wtedy odzyskuje tam kilka punktów woli naturę. Dobra, to tego mamy zaawansowanego, prawda? No to teraz się wróćmy, nie tu, personel i awansujmy tego typa jeszcze. To jest też szturmowiec, ale on ma tutaj jeszcze, można jeszcze mu dać udźwig zwiększony o 25%. No. Bo ma takiego perka zaradność. Niektórzy ludzie mają właśnie jakieś dodatkowe zdolności jeszcze. Na przykład on ma zaradność i pewny rzut, tylko trzeba mu to odblokować na odpowiednim poziomie. I wtedy to te dodatkowe jakieś tam statystyki mu się poprawiają. I teraz jeszcze macie coś takiego jak koszt w PU, czyli punktach czegoś tam na U, nie wiem czego. W każdym bądź razie te PU żołnierza to on sobie zdobywa za każdą misję. W tym momencie ma 30. A jeśli braknie mu tych PU, to możecie dopłacić z ogólnej puli Phoenixu za jego szkolenie. No i w tą różnicę wtedy dopłacacie z tych PU Phoenix, nie? I jeszcze oczywiście można mu powiększać siłę woli i prędkość, korzystając też z tych PU. Więc weźmy mu na razie sprint z drugiego levelu. I zostało mu 20 punktów, to powiększymy mu wolę. Nawet dwa razy mu możemy powiększyć wolę. Tak, żeby nie wydawać jeszcze tych punktów Phoenixa, tylko jego prywatne. No i wspaniale. Teraz na globie, jak sobie wyjdziemy, to tu już macie zaznaczone, że to jest bastion Synedrionu. Potem trzeba wynaleźć sobie technologię handlu z bastionami i można tam kupować u nich zasoby, właśnie tą technologię, czy materiały, żywność. Wymienia się takim barterem jedno za drugie. No a my sobie polecimy do drugiego punktu? Nie, jeszcze sobie nie polecimy, bo poczekamy, aż nam się uzdrowią ludzie. Może przyspieszmy jeszcze trochę. Analiza atmosferyczna się przeanalizowała. Po przeprogramowaniu systemów satelitarnych odkryliśmy zasięg nowej epidemii mgły. Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach, epidemia miała początek w nadmorskich regionach, jednak poziom aktywności zdaje się być wyższy, co stwarza poważne zagrożenie dla pozostałego życia na Ziemi. Bastiony w zamglonych obszarach są podatne na ataki. Musimy dokładnie zbadać pokryte mgłą regiony i obronić wszelkie uwięzione bastiony. Nasze systemy monitorowania planety zostały zaktualizowane i zapewniają aktualne informacje na temat zasięgu mgły. No i właśnie pojawiły się informacje na temat zasięgu mgły, czyli to czerwone gówno takie tutaj. Jeśli jakiś bastion będzie w tym zasięgu mgły, to będzie bardzo często atakowany. Jeśli będzie też niedaleko tej mgły, to też będzie często atakowany. No i wszystkie te kryjówki tych obcych, które możemy potem wykańczać, są gdzieś na obszarze objętym mgłą. Do tego dojdziemy później, jak już będzie taka okazja. Na razie czekamy, aż nam się uzdrowi tamten. Badania nam się skończyły, jest coś nowego? Tak, możemy sobie na przykład obmyślać archiwum Phoenix, albo protokoły rekrutacji w bastionach, albo o Synedrionie się możemy coś dowiedzieć. No to może o Synedrionie, bo dostaniemy 150 technologii za opracowanie tych badań, więc na razie niech się wymyślają Synedrion. Zresztą zróbmy sobie kolejkę od razu, nie? Protokoły rekrutacji i archiwum Phoenix. Tak to sobie zrobimy. Dobra, wszyscy zdrowi, więc możemy jechać spróbować następną misję. Zbadamy sobie tutaj.
Ogień we wnętrzu, Borsipa. W bastionie Borsipa należącym do akolitów Anu plaga zmutowanych glist powoduje poważne problemy. Lokalni mieszkańcy pokładali duże nadzieje w Taksiarze Nergalu, największym bohaterze wojennym akolitów, ale podobno Nergal prowadzi właśnie szeroko zakrojoną kampanię wojskową przeciwko Pandoranom i nie był w stanie pomóc. Możemy samodzielnie pozbyć się plagi, pomóc bastionowi i zrobić dobre pierwsze wrażenie na tej frakcji. Kontynuuj. Oczywiście, że rozpoczynamy misję. Tutaj nie mamy specjalnie wielkiego wyboru, więc wysyłamy ten oddział. No i na tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek, bo już mamy trochę czasu nagrane. Więc zapraszam do następnego, jak chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądała misja. Oczywiście, jak się podoba, to subik nie zaszkodzi. Jakieś komentarze też bardzo proszę. I co? Widzimy się w następnych odcinkach. Z Gwinta też coś będzie, nic się nie bójcie. Wiem, że jest nowy sezon, Yennefer, cuda, więc na pewno coś z Gwinta też zrobimy. A na razie dzięki Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!